Katarzyna Strucka, zwyciężczyni konkursu, który odbywał się w ramach Fashion Day, organizowanego w ciągu dni fotografii. Wrocławianka, absolwentka architektury. Co takiego ma w sobie fotografia mody, że potrafi w galerii zebrać tłumy? Wydaje mi się, że teraz moda jest po prostu modna. Masło maślane troszeczkę, ale taka jest prawda. Każdy zaczyna się tym interesować. Jest mnóstwo blogerek, mnóstwo fotografów, bo każdy może mieć teraz aparat i po prostu próbujemy, a że to jest łatwo dostępne i modę można interpretować w różny sposób, w dowolny sposób, no to chyba o to chodzi. A dlaczego Ciebie zainteresowała fotografia mody? Bo od dziecka interesowałam się modą po prostu, a że wiadomo, każda mała dziewczynka chce być księżniczką, potem to się przeradza w bycie modelką, ale potem się okazuje, że się człowiek nie nadaje, to szuka jakiegoś innego sposobu. Tak, bo moda, no nie wiem, mnie zawsze ciągnęła do mody. Co zainspirowało Ciebie do zrobienia tych zdjęć, którymi zwyciężyłaś w konkursie? Stylizacja i modelka w tej stylizacji, to tak naprawdę to było na już, bo przychodziliśmy, i się okazywało, robisz zdjęcia tej modelce. Widzi się ją, 3 minuty trzeba iść robić zdjęcia. Jest taki stryk, trzeba robić. Jak pracowało się z ekipą, bo ta ekipa wizażystów, stylistów też była taka trochę narzucona, tak? Tak, tak naprawdę ja nie miałam żadnego wpływu ani na wizaż, ani na stylizację. A szczerze mówiąc, jestem przyzwyczajona do tego, że ja wszystko kontroluję. Ja mówię, to ma być tak, mniej więcej oczywiście, bo staram się dawać pole do popisu i wizażystom, i stylistom, i fryzjerom. Tutaj wizażyści musieli też czesać, więc mieli trudne zadanie. No to jak myślisz, dlaczego Twoje zdjęcia akurat wygrały? Może doświadczenie? Bo jednak mam już prawie 100 sesji za sobą i możliwe, że to już mniej więcej wiedziałam, jak pracować z tą modelką, jak ugryźć temat w tak krótkim czasie oczywiście, bo mieliśmy przez godzinę jednej modelce zrobić zdjęcia. A czy masz na swoim koncie jakieś inne sukcesy w dziedzinie fotografii mody? Publikacje w magazynach internetowych. Jest to jakiś sukces. Znaczy można powiedzieć, że ten Świdnicki to jest największy jak do tej pory. Tak. W takim razie życzymy coraz większych sukcesów i publikacji na okładkach. Dziękuję bardzo.